Odzywa się we mnie głos jakiś wewnętrzny, który ilekroć się odzywa, odwodzi mnie zawsze od tego, cokolwiek w danej chwili zamierzam czynić. Sam jednak pobudzam ją do niczego. Jedno z największych dzieł polskiej literatury zabrzmi podczas Narodowego Czytania 2018. Fragmenty Przedwiośnia Stefana Żeromskiego będą czytali Polacy, a całą akcję społeczną w 2012 roku zainaugurowała para prezydencka. Każda akcja, która ma zachęcić do czytania, ma na celu jedno właśnie, żeby ludzie czytali książki. Polskie dzieła literackie autorstwa wielkich pisarzy zasługują na wyjątkowe miejsce w bibliotekach. Zasługują również na szczególny szacunek czytelników i ponadpokoleniową znajomość. Można powiedzieć, że to powinien być obowiązek. Że wiedza zanika z dawnych lat na przykład, nie? Co było wcześniej, nie? A tego teraz nie ma. Ponieważ świadomość tego, co dokonali nasi przodkowie, jest bardzo ważna. W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wybór Przedwiośnia wydaje się zatem nieprzypadkowy. Powieść Stefana Żeromskiego była pierwszym dziełem, tak odważnie podejmującym problem rewolucji społecznej. Ta książka, to Przedwiośnie, zostało też z tą właśnie taką nadzieją, że pozwoli nam wzbudzić pewnego rodzaju refleksję nad naszą niepodległą. Do Narodowego Czytania po raz kolejny przyłączą się czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jeśli Państwo chcą wcześniej wyrazić swój akces czytania, proszę do nas zadzwonić, wskazać fragment być może, z którym Państwo przyjdą, no albo jakąś inną formę tego publicznego wystąpienia, którą Państwo będą chcieli zaprezentować. 8 września w bibliotece przy ulicy Wardyńskiego od godziny 11:30 głośno usłyszymy Przedwiośnie. Czytać będzie mógł każdy, kto poczuje potrzebę sięgnięcia do wielkiego dzieła Stefana Żeromskiego.